Hej ludziska, z tej strony wasz Humor Mano, a ja witam was w kolejnym odcinku z Gladiator Guild Manager. Moi drodzy, od dłuższego czasu nie zaglądałem do tej gierki, a miał okazję się tutaj trochę wydarzyć, ponieważ z tego co mniej więcej twórcy pisali, mamy tutaj jakieś finałowe designy, mamy jakieś nowe areny, jakieś nowe tryby deathmatch albo coś podobnego, więc jest tutaj sporo czegoś nowego. Więc chciałbym to zobaczyć. Mamy tutorial wideo, permanent dev możemy sobie włączyć i wyłączać. Difficulty będziemy mieli normalne, więc najzwyczajniej zaczniemy. Welcome to Deadwoods. So you are the new guild owner, I hear. Welcome to the Deadwoods. Myślę, że to już widzieliśmy, ale możemy wziąć that's me, got it, nice to meet you. To jest chyba dokładnie to, co mieliśmy na samym starcie poprzedniej gry. Ring of Death Arena. Mamy nową arenę. Go to guild, visit guild gladiator shop and buy some gladiators before going to battle. Okej, w takim razie item market mamy tutaj. Mamy gladiator market i mamy również naszą gildię. Więc tak, weźmiemy sobie tradycyjnie, tak jak braliśmy poprzednio, wynajmę oczywiście łuczników. Gdyż łucznicy w mojej osobistej wierze są najlepszymi jednostkami w tej grze, jak na razie. Weźmiemy sobie również berserkerów trochę. Dwóch. Aha, ta cena, możemy mieć tylko czwórkę, no tak. Weźmiemy w takim razie... nie, itemów nie będę kupował. Mamy graveyard. I tutaj, nie wiem, Gladiator Market Update. O proszę. Mamy... teraz tak idzie nam timeline. Możemy sobie zatrzymać czas. To jest super, albo możemy go przyspieszyć. Czegoś takiego mi brakowało. Tutaj item market update. Help raising dead. Hi necromancer, a few half-witted peasants have blocked off the graveyard, preventing my necromancers from doing their work. I beseech your great leaders to give them a nice thrashing and clear the way. Mamy ponownie to samo. To jest chyba wydarzenie, które mieliśmy na początku też wcześniej kiedyś. Weźmiemy sobie łuczników i zawalczymy. Powinny dać sobie na spokojnie z nimi radę. Kiepsko tylko, że nie fokusuję jednego konkretnego. O kurczę. Tak chyba nie powinno być. Tak chyba nie powinno być. Okej, czy już na starcie straciłem dwóch gladiatorów, można powiedzieć. Ale zobaczcie, zregenerowali się. Dobra, w takim razie... Championships are organized at each month. At start of each month. O, tutaj mamy. Gladiator wages i championship. Czy ja w takim razie muszę specjalnie czekać zawsze do tego dnia? A, dobra, zatrzymuję się. To jest super w takim wypadku, że nie trzeba będzie jednak o to się martwić. Mamy czterech łuczników tutaj do pokonania, tutaj mamy dwójkę gości, więc będę chciał zrobić coś takiego. Fight. Teraz powinno mi pójść lepiej. Gorzej tylko, że... No, coś chyba mi jednak tutaj nie idzie. Coś mi jednak nie idzie w tej gierce, zaczęło mi. Ring of Death. Choose your gladiators before seeing the enemy team. O proszę, mamy nowe tryby. One versus one, complete graveyard arena championship to unlock. Czyli jeden kontra jeden i jeden kontra wielu. I mamy jeszcze boss fight, complete bridge arena championship to unlock. Zobaczmy w takim razie to. Nie widzimy, z kim będziemy walczyć. Za to wiemy, że na pewno mamy dwójkę osób. Możemy zablokować. I tak będziemy walczyć. Nie wiemy również... Jak daleko są te jednostki rozstawione. To też jest bardzo fajna rzecz. Nasza łuczniczka już nam pomoże. Tylko gorzej, no... Kurczę, teraz są... Łuczniczki już są chyba trochę... Można powiedzieć... Zreflektowane. Już są trochę gorszymi jednostkami z tego, co tu widzę. Albo może po prostu nie mamy odpowiednich środków na to, żeby jednak były lepsze. Myślę, że tak. Myślę, że... Ciebie możemy się pozbyć. Sprzedamy, kupimy na drugim poziomie. Ciebie też się pozbędziemy.
Berserkera tutaj nie możemy kupić. Przydałoby się nam kupić kogoś właśnie... O! Żeby był również żeby ktoś jednak tankował nas. I zobaczmy teraz. Zobaczmy teraz, jak nam się to uda. Lock team. O kurnia. To może być trochę ciężkie, zwłaszcza na to, że ten będzie miał trochę przerąbane, bo aż trójka będzie w niego naparzać. Nasza łuczniczka już... Już walczy z dwoma. I niestety walczy z bliska. Oj kurczę. Gierka stała się to nieco trudniejsza z tego, co widzę teraz. Ale już się no tej nasi uleczyli. Teraz tylko nie wiem, jak ja mogę tutaj uporać się z tym tak naprawdę, żeby było nam lepiej. Zaraz mamy championship. Więc próbujemy. Gladiators will be organized. Zobaczmy. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie tutaj zawalczyć. I pójdziemy na podstawowy zespół. Proszę bardzo, fight. Ta sama walka kontra ta sama, tylko że nasza jest na drugim poziomie, więc statystycznie powinniśmy to wygrać. O, jak widać. O, proszę. Nawet nie zginął nasz. Cieszy mnie ten fakt niezmiernie. Tutaj mamy dwójkę. Tych. Więc polecimy ponownie w ten sam sposób. Jeden się nam zablokuje. Ten już nas skopał na samym starcie. A my zaraz jego skopaliśmy i o wiele lepiej nam teraz to pójdzie. Dobra. Jest już w końcu. W końcu zaczynamy coś wygrywać. Będziemy brali podstawowe walki. Moment, change fight. Z jednym łucznikiem tylko. Albo tak możemy zawalczyć. Myślę, że zawalczymy w ten sposób. Ponownie jak najdalej. Proszę bardzo, żeby nasza łuczniczka miała czas po prostu trochę ich pokiereszować. Czyli walczymy dosłownie tak samo, jak walczymy, jak walczą ci. Dobra, i nasza łuczniczka teraz musi dobrze celować. Myślę, że może być kiepsko z nami. No niestety. Ale było bardzo blisko. Otwórzmy w takim razie, zbierzmy nasze przedmioty i kontynuujmy. Gladiator Market Update. Item Market Update. Gladiator Market Update. Ok. Czyli mamy dokładnie to samo, co mieliśmy do tej pory. Spróbujemy w takim razie ten tryb ponownie. I czy tym razem będzie coś lepiej, coś gorzej? Tego nie wiemy. Fajnie wygląda ta arena. Koła zębate. Wygląda trochę jak z Mad Maxa, mogłbym powiedzieć. W sensie, nie, może nie aż tak, ale no, całkiem fajnie wygląda. Tu nas gość broni nieco, nasz. Dobra, i nasza zdążyła zadać jej obrażenia szybciej. Niemniej, chyba rzadziej trafia. Ale mamy to. Plus 250 expo dostała. I mamy to. Okej. Okay. Zbierzmy itemy i mamy 5 tutaj z sztabek aż. A, i to działa w ten sposób. O proszę, i to udało się nam ulepszyć. I widzę, że czegoś ono tutaj wymaga. Custom head selection, experimental, enable. Custom head? O! O proszę! Czy mi się wydaje, czy to znaczy, że możemy sobie wybierać, jak chcemy, żeby wyglądała tutaj podobizna? I jeśli tak, to według mnie to jest wow. 70x70 pikseli. Wiecie co, jeśli to faktycznie się sprawdza, to ja będę chciał coś pokombinować z tym pomiędzy odcinkami. Nie chcę teraz, bo nie chcę... Chociaż mógłbym. Chociaż nie chcę. Na razie nie chcę. Będę chciał to później zrobić. I jeśli będzie to faktycznie taką opcją, to moi drodzy, to będzie idealna seria, żebyście mogli tutaj samodzielnie się pojawiać. I z przyjemnością ten fakt wykorzystam. Ale na razie wróćmy do tego, co ja tu mogę zrobić. Nie wiem, czego ode mnie ona wymaga. Upgrade points 4. Ma wyższy poziom chyba po prostu. To wychodzi. Chcę nam gra tutaj pokazać, że awansowała ona. Boots of Sweetness weźmiemy. Swiftness. Damy je naszej tutaj koleżaneczce. Wróćmy zatem i zobaczmy, jakich mamy jeszcze gladiatorów.
Aha, tylko na nic mi nie będzie stać. No właśnie. Mam wrażenie, jakby tutaj od nas gra jednak wymagała, żebyśmy coś zrobili. A, tutaj mamy, tutaj są plusiki, Boże Święty. Mam małe okienko w tej grze. Naprawdę, jeśli chodzi o okienko w tej grze, będę musiał grać na większym ekranie, muszę o tym pamiętać. Bo jest kiepsko z tym. Zwiększymy inteligencję o 5. Nawet więcej możemy. Proszę bardzo, teraz tak niech będzie. I teraz tak, przydało nam by się Gladiator Wages. To nas chyba zaciuka. Aha, minus 30 golda. Teraz nie wiemy, czy to wygramy, czy nie. Musimy wygrać, żeby jednak coś dostać. Crimson Mist. Intelligence of Gladiators is reduced by 30%. My pogodę. O Jezus Maria. Sąsiedzi postanowili sobie. Może by słychać trochę to, jak ktoś odkurzaczem jeździ po suficie. Całkiem ja głośno przynajmniej to słyszę. Weźmiemy dwójkę. Proszę bardzo. Powinno być dzięki temu lepiej. I zabiła nam naszego niestety gościa na drugim poziomie. Dobra, będziemy w takim wypadku brali następnego, innego. Tutaj mamy gościa z czwartym poziomem aż. Nasze łuczniczki muszą dać radę w takim wypadku przeciwko niemu trochę. I nasz ten skopał go superansko. Tylko został zabity jednym ciosem przez niego praktycznie. Mamy już tylko u samych łuczników. I to może być nasz problem. Myślę, że damy tutaj Minor Health Potion i tutaj damy jeszcze tobie to. I rzucimy się tu na to. Możemy mieć trójkę. Jednakże no... Nie no, przydałoby się nam zmienić walkę jednak. Proszę bardzo i proszę bardzo, fight. Nasza z trzecim poziomie będzie lepiej trafiać. I jest dobrze. Przeżyły. Nie chciałem się rzucać na tamtych gości. O, możemy tutaj awansować ciebie. Tak też zrobimy. Następna walka. Mamy jedną łuczniczkę na czwartym poziomie. Tutaj. Proszę bardzo. Dajesz, dajesz. No i nas zabiła. Niestety. Ale całkiem sporo dostaliśmy. I całkiem sporo złota na szczęście mamy. Zbieramy więc wszystko. I niech się nam wszyscy podleczą. Peasants for hire. Możemy wynająć tych wieśniaków. Slen, a couple of peasants are tired of farming life and want to test their luck in Gladiator Games. Możemy zobaczyć i możemy kupić sobie. No proszę. Niektórych mamy nawet obniżki. Per. Fence Welder. Pitchforkman. Granny. Pitchforkman. Mamy babcie, mamy fence welderów i ten. Mamy tych, którzy mają te. Boże, nie pamiętam jak się nazywały. Tym, co ścianą można było przerzucać. Widły. O, widły mają. Myślę tak. Moi drodzy, możemy ulepszyć sobie to, żebyśmy mogli mieć więcej jednak naszych tutaj gladiatorów do dyspozycji naszej własnej. I teraz moje pytanie, czy możemy ulepszać domki? Bo to bym zrobił z chęcią. Able to hire archer gladiators long range units with high damage. Experience gain. A, i w ten sposób będziemy odblokować im lepsze zdolności. Jednakże tak, Gladiator Market zaraz nam się zmieni tutaj. Więc chcę kupić ludzi, póki jeszcze mogę. I chcę kupić tak, na pewno kolejną łuczniczkę. Kupimy... Aha, nie mam wystarczająco złota. No właśnie, to jest problematyczne niestety. A czy mogę to sprzedać? Sell item. A, tak mogę sprzedawać, dobra. Mamy bank również. Welcome, looking to trade some resources or are you perhaps in a need of loan? Możemy coś jeszcze ten, tylko nie daje nam chyba pożyczki tutaj, już widzę. Możemy coś po prostu od niego kupować. Zobaczymy, czy zejdzie z nas to. Chociaż myślę, że weźmiemy tutaj jeszcze. Rozstawimy ludzi naszych. Rozstawimy na trzecim poziomie i na drugim poziomie kolegę. Zablokujemy i zawalczymy. Nie mam pojęcia, co to za jednostka. Piromanta, a!
Ale już martwy piromanta jest. I bardzo łatwo nam się to uda to zrobić. Tylko ci straszni ten. Ci są bardzo odporni na to wychodzi. Jednakże mamy zwycięstwo. Możemy sobie otworzyć i mamy kolejne przedmioty. Jak i drewienko. To jednak chcę sprzedać, bo uważam to za niepotrzebne. I możemy ulepszyć tutaj kolegę. Będę chciał tak, zwiększyć jego siłę. Zwiększyć życie. Bo to jest raczej według mnie najbardziej podstawowa rzecz, jaką powinno się zwiększać typowemu mięśniakowi. Gladiatorów żadnych nie będziemy brali, ale widzę, że mamy piromantę do wynajęcia już tutaj. Tylko potrzebujemy Fire Tower. Gildia nasza. Możemy sobie zbudować Fire Tower. Możemy sobie również zbudować Frost Tower. Kryomancerzy i ci normalni. Able to bring gladiators from death. Możemy to też ulepszyć i zaczekać, aż będziemy mieli więcej troszkę złota. Mamy championship. Jasne, idziemy na to od razu. No i będziemy brali chyba to, co najbardziej jest podstawowe. To, co zazwyczaj bierzemy. I proszę bardzo. Zobaczcie, w ten sposób nasze łuczniczki mają znacznie więcej czasu. Ta dostała następny poziom aż. Cieszy mnie to niezmiernie, więc od razu ją ulepszymy. Damy jej tak, większą staminę. Większy movement speed. I trochę więcej siły. Proszę bardzo, następna walka. Spróbujemy zawalczyć z gorszą liczbą, z gorszymi przeciwnikami. Powinno być to lepsze dla nas. Skopij ich, dawaj, kolego. I zobaczcie, akurat udało mu się idealnie przeżyć. Superancko. Następna walka. Zawalczymy podstawowe. Bo nie jestem pewien, jak to może być dla nas wyjść. Walczymy dwójką tylko. Ale z niskimi poziomami bardzo. I nasza łuczniczka tutaj już chyba załatwi to. Tak. Fajnie wyglądają te areny bardzo, mi się podoba, tylko szkoda, że są aż tak mało widoczne, można powiedzieć. A, może najpierw zaznaczę walkę. Proszę bardzo, trójkę ludzi możemy wybrać na czteropoziomowego typa. Weźmiemy to w ten sposób. Załatwiony. Bezproblemowo zresztą. I możemy awansować tutaj teraz ciebie. Zwiększymy ci siłę. Zwiększymy ci życie. I agility jeszcze zwiększymy. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, tylko co te umiejętności nam to robią. I przydałoby się, żeby były one możliwie wytłumaczone. Ale jest chyba okej. Okay. Tęskniłem sobie za tą gierką, powiem wam. Bo jest bardzo przyjemna. Jest bardzo ona przyjemna. O, już udało nam się całą arenę tutaj zwiedzić. I powinniśmy... Tak, mamy odblokowaną farmę. To czyli to, co zazwyczaj było. Crimson Mist. Aha, i zobaczcie, przez... To mamy wydarzenia pogodowe, czyli ta mgła będzie się utrzymywała tutaj przez parę dni. I już jej nie ma. Aha, i mamy teraz deszcze. I znowu będziemy mieli Crimson Mist. Tak. Training Peasants. I my guys are gladiators, not trainers. Możemy tutaj ulepszyć i możemy... Dostaniemy 20 u niego. Zaakceptujemy to. Będziemy trenować jego wieśnioków. Sporo ludzi jednakże jest. I to, co ja będę chciał chyba zrobić, to tutaj postawić naszą łuczniczkę. I ona powinna wykończyć ich wszystkich, mi się wydaje. Im bliżej, tym lepiej są. Aha. No właśnie. Tylko jest kiepskawo. Maybe send somebody with... You already fight well enough. Zobaczymy. A, możemy mimo to jeszcze raz. Zobaczymy czy... Aha, mamy tu... Championship. Jednakże. Aktualnie. I nie mamy jej dostępnej. Nie podoba mi się ten fakt. Ale możemy spróbować. Pójdziemy na najbardziej podstawowe jednostki. Weźmiemy tak, żeby ci koledzy byli też trochę bardziej rozdysponowani. Ładne są bardzo te mapki. Szkoda, że naprawdę nie jest zwrócona na to bardziej większa uwaga.
To kolega został załatwiony, jednakże... Aha, z łucznikami mamy ten sam typ, niestety, no właśnie, nie poszło nam to. No dobra. 0 z 6 walk wygranych. Ale wszyscy nam się za to... wyliżą z tego. I jeszcze raz spróbujemy. Ponownie jest to trójka. Lecz myślę, że to, co było problematyczne w tym, to rozmieszczenie. I spróbujemy dać tutaj naszą łuczniczkę. Tym razem powinno trafić większą ilość. I więcej ucieka. No właśnie, zobaczcie, jak ucieka. Bardzo mocno ucieka. Czy teraz ona będzie cały czas tak uciekała? Ciekawe, czy oni się mogą tam zmęczyć na przykład, czy coś podobnego. Okej. Jestem ciekaw, jakby to było rozwiązane. Mamy Gladiator Info i Priority Points. Nie wiem, co Priority Points nam tylko tutaj daje. Możemy sobie jeszcze spowolnić. Ale nie, wolałbym dać szybciej. Szkoda, że nie możemy sterować nią w jakiś sposób, na przykład. Co tu mi się teraz dzieje? Chcę zobaczyć. Czy ona traci życie teraz, na przykład? Czy mi się wydaje? Nie jestem pewien. Jakiś czerwony pasek nagle dostała. No chyba powinna zginąć. Dobra, poddamy to. Poddamy to, I will, i spróbujemy jeszcze raz. Tym razem po prostu wezmę chyba tego. Tego typa i on powinien ich załatwić na spokojnie. No, zobaczcie, jak o wiele łatwiej. Trzeba było go jednak na początku wysłać. I załatwieni. I to jak ostro. No problem. Select rewards. A, możemy wybrać, właśnie. Chcę wybrać kamień, żebyśmy mogli naszych tutaj kolegów w gildii, tutaj, żebyśmy mogli to ulepszyć. Co to jeszcze mamy? Taming Hall. Able to hire Varg Gladiators. Trained beasts that are excellent at chasing down vulnerable but dangerous units behind enemy lines. Okej, czyli mamy nowe jednostki również i Hunter Cabin, czyli mamy tych łowców. Able to hire Hunter Gladiators range units who are specialized in keeping melee enemies at bay. Okej. Bardzo fajnie. Kasy mamy sporo. I wiecie co? Myślę, że możemy sobie wynająć... Chociaż nie, nie wynajmiemy. Training Peasants mamy drugi poziom tej walki. I kogo tym razem mamy? Fence Welderów. Myślę, że oni mogą być trochę gorsi, ale spróbujemy. Tutaj tobą. Bardzo mało życia potracili. I nasz tutaj zginie. No właśnie. Tu jest ich trochę gorzej. To było trochę gorzej. Maybe. I spróbujemy tym razem zawalczyć kimś innym. Spróbujemy zawalczyć naszą łuczniczką. Damy ją najdalej, jak tylko ponownie możemy. Oni mają tarczę, no właśnie. Ale tą tarczę można im zdjąć. No i nie uciekła nasza. Postanowiła jednak zostać zabita. Dobrze są, dobrzy są ci chłopkowie. Potrafimy się ładnie tutaj ten, bić. Spreading rumors. O, mamy tą baronessę. I need you to help me spread some truth throughout my little region. The forests are packed with wild undead. And while it's clear as day that the Church of Death is to blame, some peasants still believe in rumors that it's somehow my fault. Możemy zapytać, dlaczego uważasz, że to jest wina? It's undeniable that wild undead race on their own after every crimson mist. But swive me if I know what's causing them. Church of the Dead has been here long, long before mist started appearing. Możemy w takim razie uznać, że to jest prawda. Zyskamy trochę więcej. Mamy champions. Ponownie. Spróbujemy w takim razie ponownie iść na tą arenę. I zawalczyć.
Zawalczymy z podstawowymi przeciwnikami. Weźmiemy tutaj naszą łuczniczkę i zawalczymy. Proszę bardzo. O Jesus! Tak walnęła, obrażenia wysokie. Nasza łuczniczka ma 5 poziom, superancko, cieszy mnie to niezmiernie. Załatwieni. Jedną nagrodę już mamy. I tobie, moja droga, zwiększymy tak, zwiększymy ci inteligencję, żebyś nam biegała lepiej, uciekała lepiej, żebyś więcej uderzała. Następna walka. Weźmiemy oczywiście ponownie podstawową walkę. Damy 2 łuczników. I jak najbliżej gladiatora, żeby ci się skupili na nim. Proszę walić lepiej w łuczników tamtych. I cudnie. Załatwili nam tylko jednego. Szkoda, że tylko takiego dobrego. Ale sobie z tym jakoś poradzimy. Mamy dalekie jednostki i mamy Kryomancera. Nie mam pojęcia, jak on będzie się spisywał. Więc to się zobaczy. A, zobaczcie, jednostka w ogóle się nie rusza. I został załatwiony jeszcze zanim w ogóle coś nam zdążył zrobić. Tak to mógłby nas załatwić. Ale z tego co widziałem, nie ruszał się on kompletnie. O kurde. O kurde, Felek. Na 13 poziomie jest gościu? Okej. Damy was tak. Dobra, tu nasza koleżanka postanowiła uciekać, jednakże no nie wyszło jej to. Dobra. Otworzymy sobie w takim razie to, co mamy. Agility Potion. Okej. Weźmiemy i uciekamy. Z potionów nie lubię korzystać. Wolę je sprzedawać osobiście. Wydaje mi się, bo będą mi chyba przynosiły w ten sposób więcej korzyści. Green Duke's Bow. Increase Agility by 30 and Strength by 2 points. Weźmiemy. A, nie weźmiemy. A, weźmiemy. Intelligence by 50 and agility. Okej, to też weźmiemy. Increase intelligence. On je też mamy na poziomach, z tego co widać. Weźmiemy tak. I proszę bardzo, to damy tobie. To damy tobie. I to damy też tobie. Nie możemy tobie tego dać. Mamy market gladiatorów, ale do marketu nie będziemy zaglądać. To co chcę zrobić, to chciałbym ulepszyć tutaj. Nie mogę ulepszyć. Brakuje mi kamyczka. Więc kamyczka trochę kupimy. Czy tyle kamyczka mi wystarczy? Potrzebuję jeszcze 15, więc chyba mi nie starczy. No nie starczy mi. Więc zaczekamy, aż tutaj się to skończy. Aż będziemy mieli kolejny championship. I pójdziemy ponownie na farmę. Nie dałem tylko przedmiotu. Co ty miałeś za przedmiot tutaj jeszcze? Zrobimy tak. Chyba to będzie lepsze, mi się wydaje. A te buciki damy... Tobie. Możemy tobie dać. I teraz tak. Chcę się rzucić na troszkę gorszą walkę. Możemy postawić aż 5 osób tutaj. Więc postawimy to tak. Waszą 2 tutaj. I proszę bardzo. Zobaczcie, jak te worgi się rzuciły tutaj na nasze. Tak oni działają. Dobra. I tutaj jeden nam został. Skopaj go, skopaj. Kurczę. A było blisko, żebyśmy wygrali tę jedną walkę. Chociaż i tak, jakbyśmy ją wygrali, to zostalibyśmy tylko z jednym gladiatorem. Więc to akurat nie było aż tak opłacalne. Update shop. Nie, update'ować shopa nie chcemy. Ale jest to bardzo fajna opcja. Udało nam się ulepszyć tutaj wojownika naszego. Zwiększymy ci inteligencję. Chcę zwiększyć inteligencję, bo inteligencja jednak nam tutaj trochę, wydaje mi się, dużo daje. No i tyle. Ponownie musimy czekać. Clear weather, no weather buffs. Okej, a jak jest zielone? Heavy wind, agility of all gladiators is reduced by 30. Okej, to tak działa. Dobra, ponownie walka. I tym razem znowu wejdziemy. O, ale tutaj aż 6 możemy. Wiecie co, to chyba ja wolę zmienić. Tak, weźmiemy. Proszę bardzo. I proszę bardzo.
tak zawalczymy. Ta zdąży trochę go poranić tam. Damy radę, zobaczcie, jeszcze przeżyje nasz. Superancko. Jeszcze jedna walka. Jest łuczniczka na poziomie 8 i... taki gościu. Albo mamy worgi. Tutaj może masz 6 ludzi wystawić. Tutaj trójeczkę. Myślę, że pójdziemy w ten sposób. Wystawimy tutaj naszych łuczników. I tutaj wystawimy kolegę. Tutaj worg byłby dobry. Tutaj gdybyśmy mieli worga, worg byłby dobry, moglibyśmy łatwo wtedy dojść do tej łuczniczki. Ale zobaczcie, jak nam ładnie idzie. Teraz dostawimy aż 2 takie nagrody na tym poziomie. Jednakże tutaj chyba bym nie chciał w to iść. Moglibyśmy pójść w to. Proszę bardzo. Proszę i proszę. Zmroziło nam tylko tutaj. Mrozi nam to w ten sposób, że nie możemy się poruszać. Kumam. Bardzo też fajnie to działa. I możemy ulepszyć kolejną osobkę. Zwiększymy ci inteligencję, movement speed i tyle. Proszę bardzo. Tutaj mamy 2 tylko i damy tutaj te oto postaci. Skopaj, skopaj typa. Czemu ona musi tak atakować? To jest niestety głupie według mnie. To było niestety według mnie głupie. Ale dobra, mamy całkiem sporo tego. Otwórzmy, co tu mamy. Mamy nawet łuk i zobaczcie, ile złotka. Nawet z metalu dostaliśmy jeszcze trochę. Jest zacnie, jest całkiem zacnie. Gierka... w sensie, nie widać aż tak dużych zmian. Podoba mi się timeline, podoba mi się fakt, że mamy te pogody. I że widać, że one się faktycznie tutaj zmieniają. Widać, że się zmieniają. Widać, że tu jest wietrzycho jakieś. Tu będzie teraz widać, że jest czysta pogoda. Bardzo fajne. To jest bardzo fajny efekt według mnie. Spróbujemy ostatni raz. Spróbujemy ostatni raz tutaj zawalczyć z wami. I będę się rzucał na najwyższy poziom. A co mi szkodzi? Proszę bardzo, proszę bardzo. Walka. No, tato jedno za bardzo się rzuciła tutaj w kolegów. Ale... o, to jest super strategia na kajtowanie. Tylko żeby ta jeszcze nam trafiała. Ale bardzo ładnie. Dobra, możemy sobie przyspieszyć, myślę. Tylko ten się... oni się wybraniają, bo mają te tarcze. Nie wiem, czy oni nie powinni tych tarcz potracić w jakiś sposób. Im w ogóle schodzi HP? Chyba nie schodzi. A chyba to będzie trzeba poddać, moi drodzy. Dobra, niech sobie biegają. Fajnie będzie na to sobie popatrzeć z góry. O! Udało nam się jednak w jakiś sposób. No dobra. Pójdźmy tutaj w to. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, tutaj ciebie i tutaj ciebie. Załatwieni. Cudnie. Mamy to. Tylko nie mamy żadnych gladiatorów już. Mamy teraz już tylko jednostki takie mocniejsze. Staminę zwiększymy, zwiększymy ci agility. Okej. Okay. Jest całkiem zacnie. Myślę, że nie chcę tej walki. Myślę, że chyba wolę tę walkę. Najdalsze punkty damy tutaj te jednostki. A ciebie damy tutaj. I ty powinnaś uciekać, koleżanko. Ona powinna uciekać, a nie tak się łatwo dać zabić. No, bez sensu, że się dały tak. Powinny były uciekać. Jedna przynajmniej powinna była uciekać, ale mamy to. Mamy trochę, weźmiemy wszystko i uciekniemy po prostu stąd już. Moi drodzy, całkiem fajnie się zmieniła gierka i myślę, że będę chciał tutaj jeszcze pograć troszkę więcej. Chcę trochę na trochę wrócić, myślę, do Gladiator Guild Manager. Mówiłem to w poprzednim odcinku, ale teraz jestem tego bardziej pewien.
Więc moi drodzy, w następnym odcinku przetestuję to, jak można zmienić wygląd tutaj naszych tych postaci. Czy to faktycznie, czy ta eksperymentalna tutaj custom head nam będzie działał, czy nie. O, mamy nawet poradnik YouTube, bardzo mi się to podoba, że jest coś takiego. Więc będę chciał na pewno to spróbować, zobaczyć jak to będzie wyglądało. I z chęcią pogram dalej, zobaczymy jakie są inne areny i gdzie tutaj możemy jeszcze pójść. Tak więc moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Możecie już zacząć komentować, jakieś dawać mi podpowiedzi, albo w jakiś sposób spróbować zasłużyć na to, żeby dostać się na arenę. Moglibyście na przykład, nie wiem, opisać, kim byście byli na tej arenie. Za kogo byście chcieli być, czy chcielibyście być łucznikiem, czy chcielibyście być jakimś właśnie worgiem i tak dalej. I jaka by była może wasza historia, gdybyście chcieli aż tak się rozpisać. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień, do zobaczenia następnym razem. Cześć.